Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tajemnic Ciekawostek GTA 5. Dzisiaj zaczynamy od razu od ciekawostek, bez żadnych tam wstępów. Mamy tutaj godło Los Santos. Mamy tutaj zwierzęta, jakiegoś tam bobra, sowę. No i właśnie, obok jest Yeti, wielka stopa, Sasquatch, zależy jak to sobie nazwiemy. Czyli jeden z największych mitów z GTA San Andreas. No i za chwilę zobaczycie, że został on przeniesiony właśnie tutaj. Ja jestem w stanie zrozumieć, że tą ciekawostkę wielu z was już pewnie gdzieś tam widziało w filmach na YouTubie, więc taka sugestia, zamiast truć mi dupę w komentarzach, możecie zwyczajnie przewinąć ten film, no i wszyscy będą zadowoleni, a ja będę miał mniej śmieci w komentarzach. Nasze pierwsze spotkanie z Wielką Stopą ma miejsce w misji Drapieżnik. Jest tam taki moment, kiedy musimy, korzystając z termowizji, zlokalizować w lesie bodajże trzech gości, no i ich załatwić. Natomiast jeśli ostrożnie spojrzymy w prawą stronę, to zobaczymy, że znajduje się tam pewien osobnik znacznie większy od zwykłego człowieka. No stoi spokojnie, nie robi nic podejrzanego. No i właściwie to czyni go podejrzanym. Jeśli wyłączymy termowizję, no to zauważymy, że jest on jakiś taki włochaty, no i dokładnie przypomina Wielką Stopę tam z wszelkich podań, czy ludowych, czy jakichś tam zeznań świadków, no czy chociaż tego godła, które pokazywałem nieco wcześniej. Oczywiście jest on płochliwy, więc jeśli spróbujemy nieco przybliżyć celownik tak centralnie na niego, no to niestety zniknie. Do naszego kolejnego i właściwie ostatniego spotkania z Wielką Stopą potrzebujemy 100% ukończenia. No i po tym wszystkim musimy jeszcze odczekać kilkanaście godzin, zanim pojawi się nam pewna misja poboczna. Jest to chyba właściwie ostatnia misja poboczna, jaka w tej grze jest odblokowana. No i spotykamy tutaj takiego gościa. You lucky boy. You're real lucky. Why? I thought you was a squatch. Nearly pull a bullet in you. Made my goddamn fortune. A what? A Sasquatch. Man, you believe in that bullshit? I spent 8 years combing these woods. I've seen one hundreds of times. I just never got a clear shot. Here, look at this. It's fresh sketch. Man, you just gonna carry that shit loose in your pocket like that? Always. Hold on. Ah, you shot me, you crazy looking fuck! Damn! I could have sworn! They're clever bastards. Some of them wear orange so that people will think they're hunters. Let's go this way. Sasquatches, huh? A picture would be good. A stuffed hat, even better. Scat sites down there in the valley there. I'm gonna cover these cliffs. Been hunting that beast longer than you'll ever know, boy. Jako że ukończenie tej misji zajęło mi dosyć dużo czasu, no to pozwolę sobie to wszystko streścić. W każdym razie, kiedy zjeżdżamy na dół, no to trafiamy na Wielką Stopę. No i naszym celem jest oczywiście załatwienie jej, czyli gonimy za nią po tych lasach, jednocześnie uważając na jakieś tam drapieżne zwierzęta. No i kiedy wreszcie nam się udaje ją upolować, no to zobaczcie sami. Shoot me, human. I just did. Shoot me, human. Make it stop. I just shot your ass and stop. I'm the last of my kind. Yeah, evolution is a bitch. We've lived in these woods 1,000 years. Man, wait a second. Is this a fucking mask? Make it stop, human. Man, shut the fuck up with that bullshit. What the fuck is wrong with you running around the woods in a costume? I'm the last of my kind. You fucking freak. Hey, I'm no freak. It's perfectly normal to admit to being aroused role-playing dressed as a fantastical beast. What the fuck was that? What do you want it to be? Man, go fuck yourself, man. Tą ciekawostkę znajdziemy obok pola golfowego. No i będzie to tak naprawdę zwykła posiadłość. No może nie taka zwykła, bo nawiązuje ona do willi Hugh Hefnera, czyli
tego dziadka, który włada sobie Playboyem. Każdy go pewnie mniej lub bardziej kojarzy, może niekoniecznie z nazwiska. No w każdym razie, jeśli spojrzycie sobie na zdjęcia, które tam powinny nam gdzieś tam wstawić, no to widzicie duże podobieństwo, jeśli chodzi o willę. Do tego mamy tutaj oczywiście mnóstwo dziewczyn, gdzieś są nawet takie chyba w topless, ale no teraz się nie zespawnowały i w sumie dobrze, bo może by się coś jeszcze tam YouTube'owi nie spodobało w tym. No w każdym razie, no duża posiadłość i z pewnością właśnie nawiązuje do jego, do willi Hugh Hefnera. Natomiast nie podoba mi się, że są baseny, a nikt z nich nie korzysta. Nikt się tutaj chyba nie myje w tej posiadłości. Więc zaczynamy ogólnopolską akcję Umyj dupę i zaczniemy sobie od tego kolesia. Tak więc, higiena to podstawa, pamiętajcie. Naszą kolejną ciekawostkę znajdziemy w okolicy napisu Vinewood. I będzie to pewien unikalny pojazd. To znaczy, nie jestem pewien, czy on na pewno jest unikalny. Nie spotkałem się z nim w żadnym innym miejscu, ani na ulicy, ani nigdzie go zaparkowanego nie widziałem. No ale może zwyczajnie źle się rozglądałem. W każdym razie na pewno jest to pojazd rzadki, a nie taki, który spotkamy wiele razy w grze. No i stoi on tutaj. Jest to samochód terenowy należący do strażników leśnych. Bo chyba tak to się tłumaczy. No i ja mam ogólnie z motoryzacją tyle wspólnego, co powiedzmy, nie wiem, Maria Skłodowska z boksem tajskim, więc zbytnio wam tutaj nie opiszę, jaką to on ma moc, ile wyciąga, jakie są jego plusy, jaki ma napęd, zresztą jeden chuj. Ważne, że prowadzi się go zajebiście i naprawdę to jest udane połączenie między szybkością a doskonałą jazdą w terenie. Tutaj możecie zobaczyć moje wspaniałe popisy. Nawet w drzewo nie wyjebałem. No dobrze mi dzisiaj idzie. W każdym razie, no polecam się przejechać, naprawdę. To jest bardzo fajny pojazd. Dobra, może nie będę już tutaj pieprzył, bo moje pseudomotoryzacyjne gadanie to jest żenada. W każdym razie, no polecam się zaopatrzyć i sobie nieco pojeździć. Przenosimy się do Los Santos. Jest tutaj kolejna ciekawostka w stylu tych z gościem z Epsilonu czy zombie, czyli tacy przypadkowi przechodnie. Tutaj mamy natomiast Mima, czyli nie będzie to osoba nadzwyczaj rozmowna, ale jeśli go zaczepimy, to oczywiście będzie się dało co nieco od niego usłyszeć. Przypominam, jeśli cię to nie ciekawi, no to chuj mnie to obchodzi i możesz przewinąć dalej. Natomiast dobra, zaczepiamy go i zobaczymy, co powie. Yes, I normally don't speak. Now piss off. You suck balls, pal. Great, you beat up the mine, douchebag. Yeah. You're a total cock. Hey there, I'm hoping it's gonna be a nice... Very fucking funny. I'm a fucking mime. Now fuck off. Stop fucking pushing me! Leia! Ostatnia ciekawostka dotyczy Toni, czy Tani, czy jak to się czyta. W każdym razie tej dziewczyny, która zleca nam kilka misji dotyczących holowania pojazdów. No i cała ciekawostka polega na tym, że jest ona podobna do tej dziewczyny. Nie wiem, kim ona jest, czy jakaś tam piosenkarka, czy aktorka, no szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi, ale no jest podobna i czy to podobieństwo jest przypadkowe, czy jest doszukiwanie się na siłę, no to już ocencie sami. Mi się wydaje, że jednak jakieś tam podobieństwo jest, więc ciekawostkę pokazuję, no i tą ciekawostką kończę odcinek. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.